Dobry wieczór Państwu. Ostatnie tygodnie to prawdziwy wysyp głośnych przypadków agresji wśród młodzieży. Bicie, kopanie, wyzwiska, przypalanie papierosa na twarzy. Aż wreszcie tragiczna śmierć nastolatka. Wszyscy młodociani przestępcy, których za chwilę zobaczymy, są już pod nadzorem sądów rodzinnych. Ale niestety, najgorsze już się wydarzyło. Kilka dni temu pochowano Eryka, jedną z ofiar nastoletnich oprawców.